cieszą się strażacy z Lipowca. Ich koledzy również. 40 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego otrzyma wsparcie z budżetu województwa podlaskiego. Dofinansowane jednostki znajdują się w 17 gminach Suwalszczyzny. Trafią do nich środki, które pomogą w zakupie przede wszystkim niezbędnych każdemu strażakowi akcesoriów. Największa kwota, ale nie na akcesoria, tylko na zakup kłada, trafi do jednostki działającej na augustowskim osiedlu Lipowiec. Przyda się do działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie trudno dostępnym. Nieco mniej, 50 tysięcy, zasili konto strażackich ochotników z Przerośli, którym marzy się wóz ratowniczo-gaśniczy. Taką samą kwotą wsparto jednostkę w Gibach, która uzyskane pieniądze przeznaczy na zakup specjalistycznej odzieży oraz drona z kamerą. Dofinansowania niższe, ale wciąż liczące po kilkadziesiąt tysięcy złotych, trafią też do strażaków z gminy Filipów, gdzie są 4 jednostki, do 5 jednostek w gminie Płaska, 2 w Wiżajnach oraz 1 w Szypliszkach. Ale jest też szereg gmin, w których jednostki dostaną wsparcie tyle, że niższe. Są to Bakałarzewo, Jeleniewo, Krasnopol, Puńsk, Raczki, Rudka Tartak, gmina oraz miasto Sejny i gmina Suwałki. Ogółem do podlaskiego samorządu wpłynęło aż 109 wniosków o wsparcie sprzętowe strażaków ochotników. Ponieważ było ich tak wiele, zarząd województwa za akceptacją radnych sejmiku zaplanowaną na 2 miliony złotych pulę powiększył o kolejny 1 100 000 złotych. Z ponad 3 milionów rozdysponowanych na strażackie potrzeby sprzętowe w całym województwie ochotników z Suwalszczyzny wesprze, jak obliczyliśmy, łączna kwota 352 tysięcy złotych. Jak podkreślił wicemarszałek Marek Olbryś, rokrocznie rośnie wsparcie strażaków ochotników, ponieważ zarówno zarząd województwa, jak i radni doceniają ich ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa lokalnym społecznościom, ale też podejmowane przez nich inicjatywy. Przyjechaliśmy wozem strażackim z jednostki Augustów Lipowiec, żeby pokazać nasz sprzęt, wytłumaczyć dzieciom, co robimy, i żeby mogły przymierzyć strój strażaka i poznać naszą pracę. Podpisano umowy na e-usługi. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowy z beneficjentami wsparcia rozwoju e-usług. Pieniądze trafią między innymi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Augustowie i PGK w Sejnach. Jest to już ostatni konkurs w tej edycji, jeśli chodzi o te działanie. Dziś podpisujemy umowy na kwotę 8,3 miliona złotych. Za czasów tego zarządu województwa podlaskiego na te działanie trafiło do różnego rodzaju podmiotów już prawie 60 milionów złotych. Wiemy, że te pieniądze na siebie pracują, że urzędy są dostosowywane, usprawniane. Marszałek Artur Kosicki zaznaczył jednak, że tego rodzaju działania są przewidziane również w najbliższej perspektywie finansowej europejskich funduszy dla województwa podlaskiego. Katalog usług realizowanych w zwycięskich projektach jest bardzo szeroki. Od zakupu serwerów, czy elektronicznych ewidencji podatków lokalnych, czy też ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami, czy elektroniczne szczytywanie z wodomierzy, tak żeby już nie musiał pracownik gospodarki komunalnej czy pracownik Urzędu Gminy spisywać tych liczników i umawiać się z mieszkańcem na konkretną wizytę. Będzie to w niektórych samorządach możliwe już zdalnie poprzez zdalny odczyt tychże wodomierzy. To są bardzo ważne projekty, które ułatwiają życie. Tak jak powiedziałem, niezmiernie się cieszę, że samorządy nieustannie mają pomysły na realizację i na rozwój domeny e-usług. Jednym z beneficjentów została augustowska spółka zaopatrująca mieszkańców w energię cieplną. Na zbudowanie nowego systemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Giga z Augustowa otrzyma rekordowe wsparcie przekraczające 1 770 000 zł. Przy całkowitej wartości tego projektu na poziomie 2,6 miliona złotych. Wdrożenie tych usług
przyczyni się do szerszej obsługi naszych klientów na terenie miasta i gminy, a w szczególności na obszarze działania właśnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pozwoli na stworzenie przyjaznej komunikacji odbiorcy właśnie z urzędem, z naszym przedsiębiorstwem. Ułatwi codzienność, pozwoli oszczędzić czas i pieniądze. Także serdecznie dziękuję i doceniam wybór naszego projektu i jego olbrzymią rolę dla naszych mieszkańców. Nowy system pozwoli mieszkańcom na dostęp do faktur elektronicznych z możliwością dokonywania płatności online, a także sprawdzenie terminów oraz zawieranie umów na dostawy ciepła.